Dzień dobry. W tym filmie zajmiemy się kolejnym twierdzeniem, które można nazwać twierdzeniem o stycznej i siecznej. A mianowicie chodzi o to, że dany jest okrąg i pewien punkt A leżący na zewnątrz tego okręgu i z tego punktu A prowadzimy styczną w punkcie B i sieczną, która przecina okrąg w punktach C i D. No i teza twierdzenia głosi, że A, długość odcinka AB podniesiona do kwadratu, równa jest iloczynowi długości odcinków AC i AD. No i żeby udowodnić to twierdzenie, to trzeba tutaj coś tradycyjnie dorysować. Mianowicie, zaraz, ja się może zmniejszę. O, teraz będzie lepiej. Dorysujemy sobie cięciwy BC i BD. No i stwierdzenia o stycznej i cięciwie wiemy, że kąt ABC, ten kąt ABC, jest równy kątowi BDC. No i teraz w tych dwóch trójkątach, w tym trójkącie i w tym trójkącie, jest jeszcze jeden kąt, który jest wspólny, to jest kąt BAC, ten. No. Jeszcze raz, przepraszam, może źle narysowałem trójkąt, w tym trójkącie i w tym trójkącie. Jest jeszcze jeden kąt wspólny, równy, ten. No i poza tym ten kąt jest równy temu kątowi, a zatem mają dwa kąty równe, czyli trzy kąty równe de facto, bo suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni i dlatego są podobne. Skoro są podobne, to stosunki ich odpowiednich boków są równe. No i jeżeli teraz weźmiemy ten mniejszy trójkąt, to stosunek do najdłuższego boku do tego leżącego naprzeciwko, to jest AB do AC, no i teraz weźmiemy sobie ten duży trójkąt, no to stosunek najdłuższego boku do leżącego naprzeciwko to będzie AD do AB. No i rozwiązując tę proporcję, dostajemy tezę twierdzenia, o którą nam chodziło. No.